Dzień dobry, znowu przed kamerą internetową, mówi David Snopek. Już nie mam nowych obrazów namalowanych przez moją siostrę, więc dzisiaj zdecydowałem nagrać filmik tutaj pod choinką. A dzisiaj chciałbym ruszyć temat, który pewnie będzie bardzo kontrowersyjny, bo bardzo dużo ludzi mówi, że język polski jest jednym z najtrudniejszych na świecie. Zwłaszcza Polacy tak mówią. I niektórzy nawet mówią, że jest najtrudniejszym językiem na świecie. I no, oczywiście nie zgadzam się z tym. I już napisałem artykuł na ten temat na moim blogu, ale po angielsku. I w tym filmiku będę mówił no, takie same rzeczy, te same rzeczy. Po pierwsze, mam teorię, że wszystkie języki są takie same trudne, że wszystkie są równie trudne. Że no, może w danym języku jest no, coś trochę trudniejsze i to znaczy, że no, jeszcze coś w tym języku jest trochę łatwiejsze. Na przykład po angielsku nie mamy przypadków, że cały system gramatyczny z rzeczownikami i z przymiotnikami jest no, bardzo prosty, ale mamy 16 czasów, że system z czasownikami jest bardzo trudny. Jest, no, jest coś no, trudniejsze i coś łatwiejsze. Tak samo po polsku. Jest cały ten system przypadków i to jest bardzo skomplikowane, trudne, ale z drugiej strony system z czasownikami jest bardzo prosty. Licząc w ten sam sposób, jak liczymy z językiem angielskim, tylko jest 5 czasów w języku polskim. I też, no, nie znam języka chińskiego, ale słyszałem, że w tym języku jest cały ten system tonów, że ton może zmienić znaczenie słowa. I to jest bardzo skomplikowane i myślę, że jest 7 tonów, ale no, nie znam chińskiego, więc no, nie wiem na pewno, ale z drugiej strony w języku chińskim czasowniki w ogóle nie odmieniają. Zawsze są takie same, więc on czytać, ja czytać, my czytać. I zawsze jest takie same. I też słyszałem, że zaimki, że tylko jest jeden zaimek, że no, po polsku jest on, ona, ono i w języku chińskim tylko jest, no, powiedzmy, ono i tyle. Więc jest coś no, trudniejsze i coś łatwiejsze. A po drugiej, dla ciebie, z twojej perspektywy, no, dany język może być łatwiejszy dla ciebie, ale to nie znaczy, że język jest łatwiejszy, tylko dla ciebie, bo może język ojczysty jest bliższy do tego języka na przykład. I tak, że wszystkie języki są takie same trudne, ale niektóre dla ciebie, z twojej perspektywy, może być trochę łatwiejsze, że język może być trochę łatwiejszy. Na przykład mój język ojczysty jest angielski i to znaczy, że teoretycznie język niemiecki powinien być no, łatwiejszy dla mnie, ale nie znam niemieckiego, ale teoretycznie. I no, przynajmniej dla mnie wszystkie języki europejskie no, są łatwiejsze w przeciwieństwie do języków azjackich na przykład. Ale to nie znaczy, że jeden jest trudniejszy, tylko że niektóre są łatwiejsze.
Pociecie. Aha, nie wszystko jest równie ważne w języku. Zawsze jest coś skomplikowanego w każdym języku, ale to nie jest równie ważne. Na przykład, ktoś napisał w komentarzu na jednym z moich filmików, że język polski jest tak trudny i jako dowód na to słowo dwa ma 17 odmian. I no, nie sprawdziłem to, ale wierzę, że to jest prawda, że naprawdę słowo dwa ma 17 odmian. Dlaczego nie? Ale opowiedziałem na to, że tylko znam 4 odmiany słowa dwa. To dwa, dwie, dwóch i dwoma. I całkiem no, daję sobie radę z tym. Oczywiście no, robię wiele błędów gramatycznych, ale to znaczy w ogóle, ale fakt, że to słowo ma no, tyle odmian na boku, nie dodało żadnej trudności do mojej nauki języka polskiego. Nawet nie myślę o tym, nie wiem, jakie są te odmiany, ale daję sobie radę z tym. Oczywiście, pewnie w niektórych przypadkach no, zrobiłem no, błędy właśnie z tym słowem, ale to było w porządku, bo jak zawsze mówię, musisz mówić błędnie, musisz robić błędy przed tym, jak możesz mówić poprawnie. Więc bardzo chciałbym kiedyś w przyszłości no, nauczyć się tych 17 odmian słowa dwa, ale no, to nie jest całkiem potrzebne i do tej pory nie dodało żadnej trudności do mojej nauki języka polskiego. Inny przykład w języku angielskim. No nie wiem, jak się mówi to po polsku. Articles. Może rodzajniki? Nie jestem pewien, ale słowa the, a, an. Jest może jakiś 50 zasad do zastosowania tych wyrazów po angielsku. Jest bardzo, bardzo skomplikowany, bardzo trudno do opanowania, ale ważne? Nie. Wcale nie. Oczywiście dobrze nauczyć się, jak zastosować no, te wyrazy, ale nie jest tak ważne. Możesz robić wiele błędów z tymi słowami przez lata i to jest no, w porządku. Kiedyś no, naucz się ich, ale... I po czwartej, każde polskie dziecko uczy się polskiego. I można tak samo powiedzieć o wszystkich językach, w wszystkich krajach. I gdyby język polski naprawdę był jakoś trudniejszy, no to znaczyłby, że czasem nie uda się no, jakiemuś dziecku uczyć się języka polskiego, ale każde dziecko uczy się polskiego. Jak to jest możliwe, że jest trudniejsze. No, i to wszystko, co mam do powiedzenia na ten temat. Proszę, no, piszcie w komentarzu, co myślicie o tym. I dziękuję za uwagę. Do widzenia.